Dobry wieczór. Jak miło, że Państwo są z nami na Kawiarni Naukowej Festiwalu Nauki. Proszę przygotować ciepłe napoje, rozsiąść się wygodnie, bo przed nami intelektualna, naukowa uczta. Nazywam się Karolina Głowacka i mam przyjemność przedstawić krótki wstęp do dzisiejszego spotkania, a także pod koniec moderować pytania od Państwa. Zachęcam bardzo do komentarzy, do pytań. Proszę je zostawiać tutaj na czacie na YouTubie. Poczujmy, że jesteśmy razem, mimo tych wciąż pandemicznych warunków, mimo spotkania online. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy faktycznie na kawie w kawiarni Festiwalu Nauki. Przypomnę tylko, że Kawiarnia Naukowa Festiwalu Nauki w Warszawie działa już od 20 lat, a ojcami, założycielami są pani profesor Magdalena Fikus i doktor Zuzanna Teplic, współorganizatorami Pałac Staszica, Polskiej Akademii Nauk oraz Wszechnica. Patroni medialni to Gazeta Wyborcza, a także moje macierzyste Radio Tok FM, a także Radio Campus. Tematem dzisiejszego spotkania jest, jak Państwo wiedzą, rewolucja w biologii. Jak sztuczna inteligencja przewiduje strukturę przestrzenną białek? To może brzmieć nieco tajemniczo, ale proszę mi wierzyć, że jest to temat absolutnie fundamentalny. A gościem dzisiejszej kawiarni jest osoba niezwykła. Łączy w sobie wiedzę z zakresu fizyki, matematyki, chemii, biologii. Jest autorką ponad 50 prac naukowych i za swoje osiągnięcia naukowe była wielokrotnie nagradzana. Naprawdę bardzo się cieszę, że znalazła czas dla kawiarni naukowej. Szanowni Państwo, poznajcie doktor habilitowana, profesor Uniwersytetu Warszawskiego Joanna Sułkowska, kierownik interdyscyplinarnego Laboratorium Modelowania Układów Biologicznych w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór, Joanno. Dobry wieczór Karolina, dobry wieczór Państwu. Oddaję ci scenę. Czy wszystko widać? Tak, już. Już za chwilę zobaczymy prezentację. Myślę, że chyba wszystko widać. Widać, tak jest. Jeszcze raz bardzo mi miło Państwa powitać i przed Państwem dzisiaj wystąpić. Może tak na wstępie powiem, że wiem, że nic nie wiem, bo temat jest nadal dla nas tajemnicą i tutaj raczej sztuczna inteligencja wie, czego dokonałam i moja skromna osoba pozwoli Państwu, mam nadzieję, przybliżyć, w jaki sposób modele tak zwanej sztucznej inteligencji są w stanie przewidywać strukturę białek. Ale żeby najpierw to zrozumieć, chciałabym Państwu przybliżyć, co to jest białko, bo jest to nasz główny aktor dzisiejszej prezentacji i do czego także ono służy. Zapewne Państwo wiedzą, że białka to są podstawowe elementy żywych organizmów. Składają się one z 20 różnych aminokwasów. Po prawej stronie, nie wiem, czy widać moją myszkę. Jeżeli jej nie widać, 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 widać spokojnie. to w każdym razie po prawej stronie jest pokazany łańcuch złożony z kilku różnych aminokwasów. Jest to tak zwana sekwencja pierwszorzędowa i ta sekwencja aminokwasów elementów, które nazywamy strukturą drugorzędową. Jest to tutaj pokazane na zielono, czy beta spinki tak zwane. Chociażby te spinki, które używamy na przykład do podpinania włosów. Ale to jest dopiero połowa sukcesu. Główny sukces to jest, w jaki sposób taka struktura drugorzędowa tworzy strukturę przestrzenną, którą nazywamy strukturą trzeciorzędową. Czyli powstaje taka struktura trzeciorzędowa, jak tutaj pokazana po prawej stronie na dole. Jest to struktura przestrzenna zwiniętego białka. Taka struktura przestrzenna pojedynczego łańcucha może też tworzyć kompleks, który nazywamy strukturą czwartorzędową. Dopiero struktura trzeciorzędowa i tak zwana czwartorzędowa jest to struktura, która jest aktywna biologicznie. Aktywna biologicznie to jest taka, która może pełnić funkcję i do tego zaraz wrócę.
Chciałabym także powiedzieć, że takich struktur w tej chwili znamy ponad 170 tysięcy. Jest to jednak mało. Jeżeli chcielibyśmy powiedzieć coś głębiej, na przykład o powstawaniu, w jaki sposób taka struktura może się zwinąć, to należy powiedzieć, że na początku mamy sekwencję, czyli łańcuch pojedynczych aminokwasów. Ten łańcuch pojedynczych aminokwasów w jakiś sposób dochodzi do tak zwanej struktury trzeciorzędowej. Następnie ta struktura trzeciorzędowa, jeszcze żeby pełniła swoją funkcję biologiczną, na przykład może związać tak zwany ligand. I to jest ta funkcja, to jest ta struktura, która jest dla nas ważna jako dla ludzi, która pełni daną funkcję, czyli zaraz do niej dojdziemy. No właśnie, jakie mogą być funkcje białek? Funkcje białek są bardzo różne, inaczej bez nich byśmy sobie nie poradzili. Możemy mówić, że funkcją biologiczną białka jest na przykład są obniżenie bariery reakcji chemicznej, czyli są to białka tak zwane enzymatyczne. Najprościej to sobie wyobrazić, że jeżeli mamy jakąś barierę, na przykład w górach jakąś przełęcz, przez którą chcielibyśmy przejść, no to najlepiej by było, że tak powiem, wykopać w niej tunel i przejechać, i wtedy ta nasza bariera, którą byśmy musieli pokonać na przekroczenie przełęczy, by była zminimalizowana, moglibyśmy zupełnie sobie przez nią przejść. Białka także pełnią funkcje transportowe. Tutaj takim bardzo znanym białkiem jest hemoglobina. Białka pełnią na przykład funkcje regulacyjne i tutaj na przykład ostatnio był tłusty czwartek i może warto by było także wspomnieć o takim białku właśnie jak leptyna, która jest hormonem, który jest odpowiedzialny za to, ile tych pączków tak naprawdę zjemy. Tak? Jest to hormon, który przyłącza dodatkowe białko i mówi nam, wydając sygnał do mózgu, czy mamy zjeść kolejnego pączka, czy może jednak się pohamujemy. To także można powiedzieć, że się wiąże też z kolejną funkcją białek, czyli na przykład białka budulcowe czy strukturalne, czy także białka, które są odpowiedzialne za uporządkowany ruch mięśni, jak na przykład aktyna czy miozyna. Więc tu widać, że wszystko jest idealnie połączone. Jeżeli już zjemy ten pączek, to możemy liczyć na inne białka, typu właśnie aktyna i miozyna, które odpowiednio rozciągane pozwolą nam spalić tą nadmiar, że tak powiem, kalorii. To jest to, co mówimy o funkcji białka. Ale by mogło pełnić daną funkcję, to jego fundamentalnym elementem jest stworzenie struktury trzeciorzędowej. I to, co Państwo widzą na dolnym części rysunku, to są przykłady białek, tak zwanych globularnych, które, jak Państwo widzą, różnią się między sobą długością łańcucha, czyli na przykład w tym przypadku jest to helisa, helisa, beta spinka i znowu helisa. Jest to dość małe białko, powiedzmy małe białko. Jednak jak Państwo widzą, te białka mają zupełnie różną budowę. Ja tu przedstawiłam 5 różnych białek. Z jednej strony wydawałoby się, że one są do siebie podobne, jednak jeżeli byśmy je na siebie nałożyli, to każdy z nich jest inny. I każdy element tego białka jest ważny. Ważny jest, w jaki sposób pojedynczy helisa się ułożyła względem siebie, gdyż jej ułożenie będzie determinowało funkcję biologiczną. Jeżeli będziemy w stanie znać taką funkcję przestrzenną białka, to moglibyśmy pokusić się do tego, żeby powiedzieć, jaka będzie następnie funkcja biologiczna. Ważne jest też, żeby podkreślić, że białka mogą być różne, nie tylko globularne, ale takimi białkami, które są na przykład bardzo ważne z punktu widzenia medycyny, są to białka membranowe, gdyż stanowią one podstawę projektowania leków. Innymi rodzajami białek, białka mogą być, jak Państwo widzą, to jest przykład komórki, mogą być zlokalizowane w różnych miejscach, mogą być zlokalizowane w tak zwanych mitochondriach. No, że tak powiem, są wszechobecne.
A żeby jeszcze bardziej skomplikować ten świat białek, po prawej stronie widzą Państwo coś, czym akurat ja się zajmuję, że tak powiem, bardziej dokładnie. Jest to białko złożone z trzech domen. Jest to domena niebieska, następnie domena, która jest pokolorowana na różne kolory, i domena czerwona. Jest to białko złożone z trzech domen. Ale to, co jest bardzo ciekawe z punktu widzenia ewolucji białek i z punktu widzenia fizyki, to te białko jest zapętlone. Więc nie dość, że białko musi poprawnie się zwinąć, co widzimy na rysunku po lewej stronie, i to jeszcze prawdopodobnie w membranie, to niektóre białka potrafią się zapętlić. Proszę sobie teraz wyobrazić, zamykając oczy, dostają Państwo sznurówkę do ręki. Czy są Państwo w stanie w odpowiedni sposób zapętlić to białko? Sznurówkę, nie tylko ją zapętlić tak, żeby ten węzeł gdzieś się tam, tylko żeby się znaleźć dokładnie w tym miejscu, w którym powinien być, z bardzo dobrą dokładnością. To pokazuje, że ten świat białek jest bardzo różny. To, na czym współczesna nauka się opiera, to opiera się, czy współczesna późniejsza medycyna, czy projektowanie leków, opiera się na wyznaczeniu struktury przestrzennej białek. Do tego służą różne metody doświadczalne i najbardziej powszechną metodą, za którą było przyznane kilka różnych, w różnej kolejności struktura Nagroda Nobla, jest to struktura rentgenowska. W pierwszej kolejności warto tu wymienić Nobel z chemii za wyznaczoną pierwszą strukturę białka immunoglobuliny, czy Nobel, jak Państwo zapewne wiedzą, z chemii za poznanie struktury przestrzennej DNA. Wadą tej metody są pewne ograniczenia. Tak? Nie każde białko da się, że tak powiem, złapać w strukturę kryształu, usiedlić, a następnie rozproszyć promienie rentgenowskie na niej i wyznaczyć tą strukturę. Jednak jest to metoda, która jest powszechnie stosowana i ponad 80% znanych struktur białek właśnie pochodzi z tej metody. Kolejną metodą jest metoda na przykład tak zwana NMR, która stosuje się zwłaszcza do białek, które są może trochę luźniejsze, które mają pętelki, które mogą się poruszać. Jest to metoda zazwyczaj stosowana także też do białek membranowych. No, jej udział jest około prawie 10% struktur, które są poznane. I no, najmniej, ale najbardziej ostatnio rozpowszechnioną jest metoda mikroskopii elektronowej, za którą także była przyznana Nagroda Nobla z chemii w 2017 roku. Jednak podstawą każdej z tych metod i dlaczego nadal najwięcej struktur jest wyznaczonych metodą rentgenowską, jest ich dokładność. I proszę sobie bardzo zapamiętać, że obecna dokładność, szacuje się, że dokładność wyznaczenia takiej struktury, czyli przestrzennego ułożenia poszczególnych kawałków pętelek, helic w białku, jest rzędu około mniej niż 2 angstremy. Jest to 10 do minus 10 metra, więc mogą Państwo sobie wyobrazić, jak dokładna to musi być struktura. Jest to kluczowe do dalszych badań. Tym działem, można powiedzieć, się zajmuje biologia strukturalna, której jednym z celów jest poznanie struktury przestrzennej białka. Jeżeli już znamy tę strukturę przestrzenną białka z taką rozdzielczością, możemy przejść do kolejnego etapu. Możemy na przykład zacząć projektować leki. Jednak żeby ten lek móc jakiś kawałek kieszeni, do której musimy stworzyć kompleks, musi być to rozdzielczość, która jest poniżej 2 angstremów. Jest to nie tylko rozdzielczość, która jest tak jakby pokazana na łańcuchu głównym, do którego jeszcze dalej opowiem, ale jest to też bardzo ważne, jak są ułożone poszczególne tak zwane grupy boczne w białku czy w małych cząsteczkach. Tu warto podkreślić, że podstawą jakichkolwiek projektowania leków z punktu widzenia teoretycznego jest wyznaczenie struktury przestrzennej. Większość badań na przykład wyznaczania
projektowania nowych leków zazwyczaj zaczyna się od metod teoretycznych, które robią tak zwane badania przesiewowe, czyli skanują, przeszukują ogromne bazy milionowych związków i te bazy milionowych związków starają się w odpowiedni sposób zadokować do cząsteczki. Czyli tutaj taką fajną analogią myślę, że jest porównanie klucza do drzwi, tak? Jeżeli chcielibyśmy jakieś drzwi otworzyć, musimy mieć odpowiednio idealny klucz. Nie będzie to klucz, który będzie, jeżeli nie będzie on idealny, to nie będzie on idealnie pasował, tak? Czyli to może mieć różne konsekwencje, na przykład taką konsekwencją z punktu widzenia medycznego jest na przykład toksyczność, tak? Jeżeli ten klucz nie będzie idealnie pasował do danego białka czy do danych drzwi, może także otwierać inne drzwi, których byśmy nie chcieli, żeby otwierał, albo których mógłby je zablokować, tak? Czyli jeżeli projektujemy leki, jest ważne dla nas, żeby ta mała cząsteczka, czyli ten klucz, pasował tylko idealnie do tych jednych drzwi. Zapewne Państwo biorą różne antybiotyki, i antybiotyki są ważne i ratują nam zdrowie, ale wiemy, że one mają też szerokie spektrum działania. I to szerokie spektrum działania wynika właśnie z tego, że działają też one na inne białka, mogą działać. Więc tak, dlatego jest tak kluczowe, żeby znać nie tylko sam klucz, jak on wygląda, ale idealnie znać kształt kieszeni. I ten kształt kieszeni, jak Państwo widzą, nie jest niestety taki prosty, jak na górnym rysunku, tylko jest on znacznie bardziej wyprofilowany, znacznie bardziej unikalny, albo może unikalny dla danego białka, tak? Czyli jeżeli by Państwo chcieli teraz dwa białka na siebie nałożyć, to zazwyczaj, jeżeli są to różne białka, pełnią różne funkcje, będzie trudno, ale mogą się zdarzyć jakieś podobieństwa. Więc żeby móc projektować leki, a innymi słowy, żeby móc poznać strukturę przestrzenną białka, która jest podstawą badań teoretycznych najpierw do wyznaczania nowych inhibitorów, trzeba poznać tak zwany krajobraz energetyczny białka. A krajobraz energetyczny białka to nic innego, jak można sobie wyobrazić właśnie różne góry. Może tak bardziej praktycznie mogę powiedzieć, że to dwie z moich ulubionych gór. Jedna to zapewne wszyscy z Państwa ostatnio słyszeli, to jest K2. Bardzo ładna, na którą jeszcze nie było mi dane wejść, ale bym bardzo chciała. A z kolei po prawej stronie jest najwyższa góra w Europie, Elbrus, na którą udało mi się na studiach wejść i stąd poznać jej lepiej krajobraz energetyczny. Ale jak Państwo widzą, te dwie góry się różnią. Nie tylko wysokością, czyli wielkością, na którą musimy wejść, ale także kształtem. W przypadku Elbrusa widać, że też są dwa szczyty, jeden mniejszy, drugi większy. Zdarza się ludziom, i to bardzo często, że jeżeli jest na przykład duża mgła, że człowiek może zabłądzić i tak samo może być w przypadku białka. Białko, jeżeli jest źle zwinięte i zabłądzi gdzieś po drodze, to na przykład może prowadzić do tak zwanych złogów amyloidalnych, które mogą mieć z kolei konsekwencje dla chorób neurogenetycznych. Więc jeżeli teraz sobie byśmy odwrócili ten krajobraz energetyczny, czyli góry w drugą stronę, możemy spojrzeć, poprowadzić taką linię chropowatą. I ta linia chropowata, jeżeli ją odwrócimy, dokładnie pokazuje nam w przybliżeniu taki krajobraz energetyczny białka. A jeszcze bardziej konkretnie, to co Państwo mogą teraz zobaczyć po lewej stronie, to na przykład jest struktura rozwiniętego białka, która z tego basenu możliwych struktur, czyli jeżeli byśmy chcieli wchodzić na górę, to także możemy zacząć z różnych możliwych ścieżek. Jest bardzo dużo możliwych kombinacji, gdzie byśmy zaczęli, ale jednak nie każda ścieżka prowadzi na szczyt. Nie każda ścieżka doprowadzi nas do minimum energetycznego, które jest odpowiedzialne za zwiniętą strukturę białka, czyli za tą przestrzenną strukturę, która jest nam potrzebna, żeby znać i na przykład móc projektować białka. Jeżeli Państwo spojrzą na przykład na rysunek po prawej stronie, jest to inne białko, które ma inną strukturę rozwiniętą. Oczywiście to może być tak zwany kłębek statystyczny, to się mówi tak fachowo,
ale ono ma także jednoznaczną strukturę natywną. Natywną strukturą jest ta struktura, którą mówimy, że jest biologicznie aktywna. Jak Państwo mogą dalej zobaczyć, to w przypadku na przykład, dlaczego ja mówiłam o tym krajobraz energetyczny, gdyż tak się właśnie to fachowo określa. Tak? Mamy tak zwany lejek zwijania, czyli odwróconą naszą górę, po której białko może odpowiednio zwijać się. Pokonuje przy tym różne bariery. Mówimy, że te bariery są około 2-3 kilokalorii. Jednak swobodnie białko, bez udziału na przykład innych białek, tak zwanych opiekuńczych, powinno móc dojść do tego minimum. Jednak Państwo wyobrażają sobie, jest mnóstwo kombinacji takiego przejścia i dlatego ten problem uważamy, że jest też problemem fundamentalnym z punktu widzenia zwijania białek. W jaki sposób sekwencja aminokwasów jest w stanie znaleźć tą kilka albo jedną unikalną drogę, która doprowadza nas do tej jednej unikalnej konformacji, która jest tą funkcją, która jest tą konformacją, która jest aktywna biologicznie. Zmiana tej konformacji może powodować to, że to białko już nie będzie aktywne, tak? Że na przykład ten ligand, który miałby się zmieścić tam w kieszeni, ta kieszeń będzie inaczej informowana. To znakiem tego, że ten klucz nie będzie pasował do białka. Tu pozwoliłam sobie przeszykować taki film dla Państwa, mam nadzieję, że się zaraz uruchomi. Jest to jeden z filmów, który my nagraliśmy w naszym laboratorium, który pokazuje, w jaki sposób na przykład takie białko może się zwinąć. Więc proszę sobie spojrzeć, że tych konformacji, które on przeszukuje, jest bardzo dużo. Tworzą się różne lokalne struktury, aż na koniec można zobaczyć, że powstaje unikalna struktura trzeciorzędowa. To jest jeszcze bardziej skomplikowany proces, bo w tym przypadku powstaje węzeł. Jesteśmy to w jakiś sposób w stanie przewidywać, jednak chylę czoła, te wyniki nie są idealnie zgodne z doświadczeniem. To znaczy nie jesteśmy w stanie opracować na razie takiej rozdzielczości, która by była zgodna z rozdzielczością doświadczalną. A dlaczego to jest ważne? Ponieważ opracowanie struktury przestrzennej białek można porównać do tak zwanych, do olimpiady, która się odbywa, w której wszystkie państwa biorą udział. Olimpiada jest, powiedzmy, takim zespołowym porównywaniem, na ile ludzkość jest w stanie dopracować różne techniki w różnych dziedzinach sportu i przesuwać, powiedzmy, bariery w narciarstwie, w skokach i tym podobnych. I podobna olimpiada istnieje także od 1994 roku w biologii strukturalnej, tak można by było powiedzieć. Jest to tak zwana CASP, czyli Critical Assessment of Protein Structure Prediction. Są to zawody, w których bierze udział ponad 100 międzynarodowych zespołów, zespołów teoretycznych, które w danym okresie czasu, przez bardzo konkretny okres czasu, stara się przewidzieć strukturę przestrzenną białek bez znajomości wyniku. Polega to na tym, że najpierw grupy doświadczalne starają się wyznaczyć strukturę przestrzenną białka za pomocą metod, które wcześniej omówiłam, czyli na przykład metod krystalograficznych, czy tak zwanego NMR w przypadku białek membranowych. Te struktury są tajne, znają to tylko organizatorzy, powiedzmy, olimpiady, wiedzą, co jest wynikiem. Następnie grupy teoretyczne dostają tak zwaną sekwencję białek, czyli tą strukturę pierwszorzędową, ten pierwszy slajd, od którego zaczynałam, czyli dostają, powiedzmy, tak jak nasz każdy ma hasło do banku, czy PIN do banku, czy hasło do Gmaila. I teraz mówimy znajomemu, posłuchaj, masz takie i takie możliwe, masz 10 cyfr i z tych 10 cyfr musisz zgadnąć, jakie jest moje hasło. Jest to, myślę, że bardzo dobre porównanie właśnie do zawodów kaspowych, ponieważ dostajemy tylko sekwencję i następnie musimy przewidzieć, jaki jest wynik. Te zawody odbywają się co 2 lata.
Po zakończonym jest to, są to zawody na czas, więc do pewnego momentu można te struktury przysyłać, a następnie organizatorzy je oceniają. I to, co jest tutaj podstawą, to oceniają jakość tego naszego przewidywania. Może tak bardziej dokładnie, jest też kilka podgrup, tak jak w zawodach, tak jak w olimpiadzie. Można współzawodniczyć w bieganiu, można współzawodniczyć w skokach i tak samo jest też w przewidywaniu struktur białek. Tak? Są tak zwane cele, które są łatwiejsze, są cele, które są trudniejsze. Te cele łatwiejsze to są takie, które mogą bazować na znanych strukturach białek. Tak? Jak powiedziałam na samym początku, my już znamy około 170 struktur białek. Jednak jest to zdecydowanie mniej niż moglibyśmy poznać na podstawie genomu. Puentą jest, iż celem KASP-u jest wyłonienie grupy, która z najlepszą dokładnością przewiduje przestrzenną białka. Ta najlepsza dokładność to by była dokładność doświadczalna, czyli poniżej 2 angstremów. I teraz, czyli jeżeli mogłabym to tak określić, mają Państwo dwa sznurki i pytanie, na ile dwa sznurki mogą Państwo idealnie na siebie nałożyć. A żeby to trochę bardziej skomplikować, mają na Państwo na przykład rzeźbę jedną i chcieliby Państwo tą rzeźbę, inne rzeźby, aż próbuję tą rzeźbę otworzyć. No i teraz pytanie, na ile te dwie rzeźby są do siebie podobne, a wręcz identyczne. I to jest ta miara oceny, tak? Czyli chcielibyśmy wiedzieć, że to, co jest znane doświadczalnie, na ile się zgadza z naszym wynikiem teoretycznym. I proszę spojrzeć, dokładność, to tutaj jest to nazywane tak zwane GTT, to jest dokładność porównania pomiędzy oryginałem, a tym, co udało nam się teoretycznie przewidzieć. I ta dokładność była około rzędu, powiedzmy, 50 GTT w pierwszym KASP-ie. Widać, że to trochę później urosło, ale cały czas to były wielkości poniżej 70 GTT, tak? Czyli to była dokładność poniżej danych doświadczalnych. Co oznacza, że to były jednak bardzo dobre wyniki i tu też warto wspomnieć różne grupy polskie, tak, chociażby grupa profesora Ginalskiego, która odnosiła świetne sukcesy w tej dziedzinie, czy grupa profesora Kolińskiego, którzy brali udział w przewidywaniu struktury przestrzennej białek. Jest także grupa profesora Adama Liwo, która używa innego modelu gruboziarnistego. Jednak mimo tego, że te grupy były dobre, to nie zbliżały się do tej jakości doświadczalnej, więc dlatego te zawody także co roku wzbudzają ogromną, ogromną emocję u wszystkich osób, które by chciały poznać, zrozumieć, w jaki sposób natura jest w stanie w skończonym czasie dojść do tej struktury przestrzennej. Tu zapomniałam powiedzieć, mam nadzieję, że Państwo pamiętają, że na tym rysunku, na którym pokazywałam strukturę przestrzenną, model zwijania białka, to były rzędy milisekund, tak? Takie zwijanie białka obecnie na komputerze nadal jest trudno osiągalne. Są to czasy, które możemy osiągać, ale powiedzmy po roku zwijania na najszybszych komputerach. Tutaj ten czas kaspowy jest około 2-3 miesięcy, więc to jest niemożliwe, żeby w takim czasie dojść do tej struktury przestrzennej. I to, co warto powiedzieć, że nas w tych zawodach nie interesuje, w jaki sposób dochodzimy do tej struktury końcowej, tylko jak ta struktura końcowa wygląda. Czyli możemy stosować wszelakie sztuczki, ale chcielibyśmy poznać wynik. I proszę zauważyć, co się stało po roku 2012, znaczy po KASP-ie 12. Jak Państwo widzą, znacznie to wzrosło. Okazało się, że jest grupa ludzi na świecie, której dokładność sięgnęła rzędu 70 GTT. Było to ponad dwa lata temu, 4, tak, bo KASP się odbywa co 2 lata, było to po raz pierwszy zastosowanie sztucznej inteligencji, która mocno, a to mocno
wybiła się poza standardowe podejście. Ale to nie jest jeszcze to wow. Te wielkie wow, jak Państwo widzą, nastąpiło właśnie w tym roku. To znaczy dwa lata temu odbyły się kolejne zawody kaspowe i okazało się, że istnieje grupa osób na świecie, która wyznaczyła, nie znając danych doświadczalnych, strukturę przestrzenną białka z dokładnością porównywalną do dokładności doświadczalnej. Proszę Państwa, to jest wręcz, że tak powiem, no niemożliwe. Tak? No, dostajemy sznurek długości 100 aminokwasów. Tak? To tak jakby zgadnąć kod, czyjś kod do banku, ale nie tylko z 4 cyfr, ale ze 100 cyfr. Tak? I chcielibyśmy wiedzieć, jak to dokładnie wygląda. Więc stąd jest to wielkie wow. Jest grupa, która okazuje się, że używa sztucznej inteligencji, tak zwany DeepMind, firma Google, która skorzystała z technik sztucznej inteligencji i okazało się, że rozbiła tak zwany szklany sufit. Jest w stanie przewidzieć strukturę przestrzenną białek z dokładnością doświadczalną, co oznacza, że te struktury mogą być także używane do projektowania na przykład leków. Co my możemy na ten temat powiedzieć? To, co jest różnicą pomiędzy strukturami, które były przewidywane wcześniej, a strukturami, które zostały przewidziane w ostatnim kaspie, polega na tym, że wcześniejsze grupy były w stanie bardzo dobrze przewidzieć, że tak powiem, łańcuch główny białka. To nazywamy foldem. Tak? Czyli była w stanie przewidzieć, jak ten łańcuch jest ułożony, a następnie przewidywała, w jaki sposób są ułożone grupy boczne. Te grupy boczne to jest właśnie to, o czym wspominałam wcześniej. One są kluczowe na przykład do tego, żeby idealnie dopasować ten klucz. Tak? Widać, że do tej struktury po lewej stronie bylibyśmy w stanie dopasować jakąś cząsteczkę w miarę łatwo, na przykład tutaj w tą kieszeń. Jednak jeżeli uwzględnimy wszystkie elementy białka, czyli nie tylko łańcuch główny, ale także te wystające patyczki po bokach, ta kieszeń robi się znacznie mniejsza. Znacznie trudniej jest w nią umieścić odpowiedni związek. Więc różnica pomiędzy kaspem 14 a wcześniejszymi polega na tym, że nie tylko udało się przewidzieć łańcuch główny, ale udało się przewidzieć z dokładnością doświadczalną ułożenie łańcuchów bocznych. Coś, co naprawdę wydaje się wręcz niemożliwe, tak? Więc to, co chciałabym, żeby Państwo zapamiętali, że główną wynikiem zastosowania metod sztucznej inteligencji jest nie tylko przewidzenie foldu, które większość osób, grup jest w stanie w miarę dobrze przewidzieć, ale także odbudowanie tych poszczególnych elementów. Tu też może jeszcze dodam słowo, że no, oczywiście nie w każdej strukturze wszyscy są w stanie przewidzieć łańcuch główny, bo jest fundamentalna różnica pomiędzy elementami, które są tak zwane elementami stabilizowanymi przez, to się nazywa wiązania wodorowe, które mogą tworzyć konkretne elementy struktury przestrzennej, ale pomiędzy elementami jak na przykład końce, tutaj tu jest koniec czerwony, który Państwo widzą, że on jest powiedzmy wyeksponowany do solwentu, czyli do rozpuszczalnika, jego ułożenie wręcz mogłoby się wydawać przypadkowe, ale jego ułożenie nie jest przypadkowe. Ono, jak Państwo widzą na tym głównym slajdzie, głównym strukturze, ono jest determinowane ułożeniem grup bocznych. One mówią, że ten łańcuch w ten sposób, a nie w inny jest wygięty. Więc dużym problemem także w przewidywaniu struktur białek jest przewidywanie tych elementów, które są elastyczne. Gdyż te elementy elastyczne, one także mogą być zaangażowane na przykład w wiązanie małych cząsteczek czy na przykład kwasów nukleinowych. I tutaj mam nadzieję, że to widać. Tu warto podkreślić, że to był właśnie program, który był nazwany AlphaFold. A w kaspie 14 to już jest jego kolejna wersja i nazwana AlphaFold 2. Proszę Państwa, niestety nie jestem w stanie i
nikt poza grupą, która przewidziała te struktury, powiedzieć, w jaki sposób to zostało zrobione. Ten algorytm nie jest do końca jeszcze jawny. To, co mogę Państwu powiedzieć, to mogę Państwu powiedzieć to, co zostało ujawnione publicznie za pomocą różnych blogów, czy opublikowane w tym roku, ale wyniki opublikowane w tym roku w czasopiśmie naukowym pochodzą z wcześniejszych zawodów, KASP-13, który, że tak powiem schematycznie, jeżeli bym miała powiedzieć, na czym to polega, korzysta z tak zwanej tej sekwencji aminokwasów, która jest dana przez organizatorów, następnie używa tak zwanego neural network, i który wykorzystuje wszystkie możliwe sekwencje białek, które są obecnie znane. Na podstawie tego buduje tak zwaną mapę kontaktów, czyli wyznacza przestrzenne odległości, nie tyle przestrzenne, wyznacza mapę, która mi mówi, z kim oddziałuję. To znaczy, akurat w tej chwili jestem sama, tak, ale można by było sobie wyobrazić ludzi w tłumie postawionych i można by było powiedzieć, kto z kim jest w stanie nawiązać kontakt. Tak? Są Państwo w stanie podać sobie rękę na przykład swojemu sąsiadowi, ale kolejnemu sąsiadowi, który będzie w kolejnym rzędzie, już tej ręki nie podamy, tak? Więc ta mapa kontaktów mówi mi, z kim ja mogę nawiązać kontakt, tak? Czyli mówi dany aminokwas w białku, z jakim aminokwasem może stworzyć kontakt. Następnie określamy, w jakiej konformacji może być dany aminokwas, i używamy różnych metod statystycznych, które pozwalają nam, że tak powiem, zminimalizować energię oddziaływania, energię konformacyjną, i na koniec przewidzieć strukturę białka. To jest taki szablon, który jest powszechnie używany, ale w nim to, co zostało zastosowane i to, co w KASP-ie 13 pozwoliło osiągnąć znacznie lepsze wyniki, to jest właśnie zastosowanie tej sztucznej inteligencji na samym początku przewidywania algorytmu. To, co jest może troszeczkę dokładniej, to, co było tutaj używane, to jest tak zwane to, co chciałam powiedzieć o sąsiadach, czyli chciałabym powiedzieć, że ze względu na to, że znamy bardzo dużo różnych sekwencji białek, możemy określić, czy w danym białku dane dwa aminokwasy są w kontakcie. Jak Państwo widzą na tym pierwszym rysunku, można założyć, że te dane dwa aminokwasy, czyli ten położone kuleczka na czerwono, z drugą kuleczką na czerwono oddziałują. Jeżeli one są ważne ewolucyjnie i biologicznie dla białka, jeżeli one mają pełnić biologiczną funkcję, to jeżeli się okaże, że jeden aminokwas zmutuje, to ten aminokwas, jeżeli jest ważny, powinien spowodować, że ten drugi czerwony aminokwas także zmutuje na zielony aminokwas. Czyli jeżeli dany aminokwas pełni biologiczną funkcję, czyli jest odpowiedzialny za przestrzenną konformację białka, jego pojedyncza mutacja spowoduje, że jego kolega także zmutuje. Tak? To tak samo jak można powiedzieć z ludźmi. Tak? Jak jeżeli już się oddziałujemy na swoje otoczenie, tak? I jeżeli ten kontakt z naszym przyjacielem jest dla nas ważny, to w jakiś sposób zawsze rozwiążemy ten problem i razem dalej przez życie pójdziemy, tak? I ten kontakt ewolucyjnie zostanie zachowany. I takie rzeczy możemy badać na przykład na podstawie sekwencji, tak? Czyli możemy zobaczyć, czy dany aminokwat jest dla nas ważny, i jeżeli jest ważny, to powinien odpowiednio być zachowany. Takie podejście umożliwiło zrobienie tak zwanego alignmentu sekwencyjnego. To, co Państwo widzą teraz, to jest sekwencja aminokwasów, i w tej sekwencji aminokwasów można wyróżnić, to jest 2, 4, 6 sekwencji aminokwasów, można je pod sobą podpisać i można zauważyć, że jeżeli aminokwas ma być ważny, to powinien odpowiednio być sparowany z drugim aminokwasem. To się nazywa tak zwana koewolucja. I takie podpisanie pod sobą kilkunastu sekwencji umożliwia zrobienie tak zwanego, tutaj niestety powiem po angielsku, MSA, czyli Multiple Sequence Alignment.
wielokrotnego podpisywania pod sobą sekwencji, po to, żeby wyznaczyć te aminokwasy, które są ważne. I to pozwoliło ludziom opracować między innymi taką technikę, która się nazywa technika wnioskowania statystycznego, która na podstawie ogromnej liczby sekwencji, które jest w stanie pod sobą podpisać, wyznaczyć tak zwany współczynnik korelacji i na podstawie tego współczynnika korelacji jest w stanie stworzyć macierz. Macierz, która mówi nam, który aminokwas, którym będzie oddziaływał. Więc nie chciałabym tutaj przychodzić do szczegółów. Pozwolę sobie jako fizyk pokazać jeszcze jeden, zaraz może się rozpędziłam, ale tu jeszcze bym chciała zauważyć, że na rysunku po prawej stronie widzą Państwo dwie bardzo ważne rzeczy. Te dwa czerwone kuleczki, trzeba powiedzieć, że one oddziałują bezpośrednio. Jednak są kuleczki, które także mogą być dla nas ważne. Są to kuleczki zielone, które nie oddziałują bezpośrednio. I to są podstawa przyszłych metod wyznaczenia struktury białek. Czyli chcemy oddzielić kontakty, które są blisko siebie w przestrzeni, od kontaktów, które są daleko od siebie. Czyli chcielibyśmy poznać tylko czerwone kontakty, a nie zielone. I tutaj nie chciałabym iść może w szczegóły, ale dla zainteresowanych odsyłam do prac z fizyki statystycznej, które pozwalają wyznaczyć takie prawdopodobieństwa, z jakim prawdopodobieństwem dany obiekt, w tym momencie dany aminokwas, może zmutować i jak mutacja jednego aminokwasu, czyli aminokwasu A, wpływa na mutację aminokwasu B. Jeżeli będziemy mieli, że tak powiem, tą bezpośrednią mutację, możemy wyznaczyć ten współczynnik korelacji, a dzięki temu możemy wyznaczyć tą mapę kontaktów. A dlaczego o tym mówię? Bo dzięki temu możemy, że tak powiem, przewidywać strukturę białek. Jak Państwo widzą, to jest praca z 2012 roku. Jest to praca, w której ja także brałam udział. Jak Państwo widzą, tutaj ta rozdzielczość przewidywanej struktury jest zazwyczaj powyżej 2 angstremów. Tak? Czyli zastosowanie takiego zwykłego podejścia statystycznego nie umożliwia nam przewidzenia struktury białek. Jednak to, co zrobiła sztuczna inteligencja, to zastosowała to, co zrobiła grupa DeepMind z Google, zastosowała uczenie maszynowe do rozpoznawania tej mapy kontaktów. Mam nadzieję, że Państwo teraz bardziej przyjaznym okiem patrzą na ten dość skomplikowany schemat, ale jest on dokładnie tym samym, co wcześniej omówiłam. Na rysunku, na panelu A widzą Państwo MSA, czyli podpisanie pod siebie, pod sobą kilkunastu tysięcy sekwencji. Te kilkanaście tysięcy podpisanych pod sobą sekwencji daje nam możliwość wyznaczenia mapy kontaktów, tak? Czyli mówi nam, czy ja mam kontakt z sąsiadem bezpośredni, czy na przykład może jeszcze dobrym porównaniem jest tak, że mogę oddziaływać z sąsiadem po prawej i po lewej, na górze i na dole, ale jak puszczę głośną muzykę, to sąsiad pewno na 10. piętrze tego nie będzie słyszał. Więc wyznaczam sobie tą mapę kontaktów i to, co robię, to stosuję tutaj uczenie maszynowe, żeby wyodrębnić te kontakty, które faktycznie mówią, że ja oddziałuję z moim sąsiadem z piętra poniżej i powyżej, ale jednak to nie ma wpływu na mojego sąsiada na 10. piętrze. I to jest te wow, które zostało zrobione. Zastosowanie metod uczenia maszynowego, których podstawą jest uliniowienie struktury, a z drugiej strony metody fizyki statystycznej pozwoliło wytrenować na obecnym znaniem bazie struktur tak model, który będzie w stanie przewidzieć strukturę przestrzenną białka z dokładnością doświadczalną. Nie wiem, czy Państwo się nad tym też tak zachwycają jak ja, ale dla mnie to jest też pokazanie, zapewne Państwo wiedzą, że uczenie maszynowe także było rozpoznawane, stosowane do uczenia języka, tak? I tutaj chyba bardzo łatwo jest tego przykład, tak? Że możemy wytrenować na zaszumionym zbiorze danych, który nie jest idealny, tak model, żebyśmy w stanie byli przewidzieć nie tylko jego zarys, ale poznać szczegóły. W jaki sposób to zostało zrobione,
nie jest to jeszcze jawne i stąd moje pierwsze stwierdzenie, wiem, że nic nie wiem, wiem, że działa, udowodniono to, że działa, tak? Te struktury, które zostały przewidziane, autorzy grupy teoretyczne na pewno ich nie znały. Są to jedno też ze trudniejszych struktur. W jaki sposób one są ułożone. Wynik teoretyczny pozwolił ulepszyć nawet wynik doświadczalny, ale to takich może kilka przykładów, trzy podstawowe. Kolejną rzeczą, którą można by było zastosować uczenie maszynowe, które także by mogło być zastosowane do tworzenia takich map przestrzennych, jest na przykład dokowanie to, co się robi, też stosuje uczenie maszynowe do dokowania małych cząsteczek. Tu większość programów komercyjnych używa technik uczenia maszynowego właśnie, żeby z takiej, po lewej stronie widzą Państwo strukturę przestrzenną białka, a te wszystkie latające dookoła małe sznurki, to są tak zwane małe cząsteczki czy małe peptydy. Jak Państwo widzą na środkowym slajdzie, można je na milion możliwych konformacji dopasować, ale tak naprawdę tylko kilka jest tymi, które by nas interesowały, tak? Więc tutaj uczenie maszynowe i właśnie wyniki z AlphaFold 2 mogłyby być kluczowe, ponieważ mogłyby nam pokazać precyzyjne ułożenie tej alfahelisy. Nie tylko w jaki sposób ona jest zadokowana, ale w jaki sposób są jej grupy boczne ułożone. No i kolejnym etapem, który myślę, że jeszcze nie jest możliwy, ale widać, że ludzie zaczynają się tym zajmować, jest zwijanie białek, tak? To jest, w tej chwili są prace, które pokazują, że można zwinąć białko złożone z 10 aminokwasów. Tu pewno fachowiec by powiedział, że to nie białko, tylko peptyd. Tak, to prawda, to peptyd, ale na tym etapie obecnie jest ludzkość, tak? To od 10 aminokwasów do 100 czy 500 jeszcze daleka droga, ale nic nie wiadomo, czy uczenie maszynowe nagle tutaj nie, także, że tak powiem, nie pokona tej bariery. A na koniec chciałabym podziękować mojej grupie. Ostatnio także się zajmujemy uczeniem maszynowym, ale żeby się zajmować uczeniem maszynowym, to także trzeba było wcześniej dużo innych rzeczy poznać i współpracować z międzynarodowymi zespołami. Obecnie w mojej grupie uczeniem maszynowym zajmuje się Paweł Rubach. To jest współpraca z, że tak powiem, z Szkołą Główną Handlową, Wanda Niemyska z Wydziału Matematyki, czy Szymon Niewyczerzał, którego podstawą wykształceniem jest fizyka. Współpracujemy z różnymi grupami naukowymi na świecie, gdyż uczenie maszynowe wymaga naprawdę szerokiego podejścia. Jest to zagadnienie zarazem z fizyki statystycznej, ale tak jak było też to, jak miałam przyjemność oglądać prace, filmy z przewidywania struktury białek, w każdym zespole potrzebni są biolodzy, jak i chemicy, żeby móc zrozumieć, co tak naprawdę chcemy osiągnąć. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy za ten niezwykle wyczerpujący wykład. To jest, myślę, że wszyscy się ze mną zgodzą, fascynująca historia. Aczkolwiek muszę przyznać, że w mojej głowie cały czas siedzi to białko, o którym mówiłaś na początku, które hamuje apetyt na pączki i bardzo bym chciała mieć takie w tabletce. Zachęcamy Państwa do zadawania pytań tutaj na czacie, na YouTubie. I mamy już pytanie pierwsze i to od nie byle kogo. Pani profesor Fikus się do nas odezwała. Dobry wieczór, pani profesor. Miło, że pani jest z nami. Pytanie brzmi, troszeczkę o tym Joanna mówiłaś, ale faktycznie rozwińmy ten temat, bo to jest ciekawe i wydaje mi się pokazuje skalę wyzwania, z jakim się mierzycie jako naukowcy. A pytanie profesor Fikus brzmi tak. Jaki jest czas zwijania się białka do optymalnej konformacji, czy to jest mniej niż sekundy, oraz czy jest etap zwijania się w trakcie syntezy, czy od razu do właściwej konformacji? Jest to bardzo dobre pytanie, ale jest to też bardzo szerokie pytanie. To znaczy, tu nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Zależy od tego, jakie to jest białko,
i gdzie ono się zwija. To znaczy, może się zwijać rzędu, wydaje mi się, że najkrótsze małe peptydy mogą się zwijać rzędu nanosekund, ale są to też czasy milisekund do sekund. Wydaje mi się, że sekundy są to takim najdłuższym czasem zwijania. Choć pewno, jeżeli są to białka, które wymagają oddziaływania z innymi białkami, żeby się zwinąć, to ten czas może być jeszcze dłuższy. Druga część pytania dotyczy, jak rozumiem, w jaki sposób się białko zwija. Więc tu dzielimy białka na te, które się zwijają, że tak powiem, samodzielnie, spontanicznie, w odpowiednich warunkach, jak i także na białka, które wymagają pomocy. Są to białka, które na przykład są to białka tak zwane opiekuńcze, które mogą stabilizować na przykład tak zwany hydrofobowy rdzeń białka, który nie będzie chciał oddziaływać z wodą, będzie wręcz powodował jego tak zwany misfolding, więc te białka opiekuńcze pomagają. Więc tak upraszczając, myślę, że można powiedzieć, że dzielimy na białka, które się spontanicznie zwijają albo bezpośrednio na ribozomie, który może pomagać zwijać się białkom. Białko się może oddzielić od rybozomu i zwinąć się samodzielnie w danym środowisku, jeżeli da radę, no, albo potrzebuje opieki i to są te białka tak zwane opiekuńcze. Nie wiem, czy wszystkie elementy poruszyłam, bo to było bardzo głębokie i duże pytanie od pani Myślę, że jeśli profesor. czegoś brakuje, to pani profesor zaraz nie omieszka się odezwać. Zachęcamy wszystkich państwa do zadawania pytań. A ja w międzyczasie chciałam zrozumieć i też poprosić ciebie o wyjaśnienie, jak bardzo skomplikowane mogą być białka, bo rozumiem, że one mogą być różne i proste, i bardzo skomplikowane, ale co to znaczy bardzo skomplikowane? Znaczy, jak długa może być ta nitka, która się musi zwinąć? To ja bym powiedziała tak, że ja pokornie bym powiedziała, że nie ma białek prostych. To jest wszystko, co może być powiedzmy powyżej 10 aminokwasów, ma, można powiedzieć, w przenośni nieskończoną możliwość zwijania się. Oczywiście, jeżeli się uwzględni różne typy aminokwasów, o czym tutaj zupełnie nie mówiłam, tak jak aminokwasy mogą być naładowane, nienaładowane, mogą być te, co lubią wodę, nie lubią wodę, to te własności fizyko-chemiczne determinują, że pewne aminokwasy będą chciały być blisko siebie, inne nie. I te własności fizyko-chemiczne także są używane, coś o czym mówiłam, na przykład w tych algorytmach, które pomagają na koniec opracować te mapy kontaktów, czy tak zwane macierze, które mówią nam, czy chce być w kontakcie. To nie tylko, że chce, ale pytanie jest bardziej fundamentalne, czy moje własności fizykochemiczne pozwalają mi na to, żebyśmy razem oddziaływali. Tak? Więc nie ma prostych białek. Wiemy, że białka mogą mieć różne konformacje. Są białka, które wydaje mi się tutaj takim chyba najbardziej typowym długością białka obecnie jest około 150 aminokwasów. Są białka, które mają rzędu 500 aminokwasów. Wydaje mi się, jeżeli chyba nie chcę strzelić, czy jest powyżej 1000, ale 900 aminokwasów to także mogą być białka, które układają się w daną konformację, tak? To, co jeszcze tu jest ciekawe, także te białka mogą się łączyć, także to nie jest tylko jedno białko, ale może być to, tak jak w przypadku na przykład tytyny, która jest białkiem, które pomaga nam w naszych mięśniach, to jest to kilkanaście podjednostek, które są łączone za ręce, które razem muszą współgrać, żeby dane mięśnie mogły pracować. Tak? Więc z jednej strony wydaje się, że wiemy, kto powinien z kim oddziaływać i jak powinna wyglądać dana konformacja. Z drugiej strony ta przestrzeń możliwych kombinacji jest tak ogromna, że trudno jest właśnie nam, ludziom, z naszą inteligencją przewidzieć. I tu chylimy czoła właśnie tej sztucznej inteligencji, która była w stanie wytrenować się na
na zbiorze, który jest zbiorem ułomnym, tak? Bo ten zbiór dla osób, które się zajmują sztuczną inteligencją, warto tu wspomnieć, że ten zbiór 170 struktur to jest bardzo mały zbiór. Sztuczna inteligencja to najlepiej by chciałaby mieć, nie wiem, rzędu milionów. Najlepiej byłoby mieć zbiór danych, na którym moglibyśmy coś trenować, tak? I to jest 170 tysięcy struktur, które są bardzo różnorodne, więc takich struktur, które są podobne, ale trochę różne, nie ma tak dużo, tak? Więc to jest to, co zostało tutaj zrobione, że AlphaFold 2 nie korzystał tylko z tak zwanego uliniowienia struktur, tak? Uliniowienia sekwencji, ale on w jakiś sposób zaangażował też przestrzenną konformację białek, tak? On nie korzystał tylko ze sznurków, podpisywał pod sobą aminokwasy i tworzył mapę kontaktów. On w jakiś sposób skorzystał z tej wiedzy, że wiemy już, jak coś wygląda i na podstawie tego, co wiemy, jak coś wygląda, przewidzimy coś nowego. Tutaj w międzyczasie pan profesor Krzysztof Meissner pytał o to, jak duża jest baza danych białek znanych w całości, to znaczy aż do struktury czwartorzędowej, na której może się uczyć sztuczna inteligencja. Rozumiem, że to jest te 170 tysięcy białek, ale to ja rozszerzę to pytanie. Jak wiele roboty jeszcze jest do zrobienia? To znaczy, ile białek mamy się nauczyć, w jaki sposób one się skręcają? To jest też bardzo dobre pytanie, tylko jeszcze może uzupełnię do poprzedniego, tak zwana baza PDB, baza Protein Structure Database, w której są deponowane wszystkie znane struktury przestrzenne, które zostały także zatwierdzone przez fachowców i wiemy, że one są poprawnie wyznaczone. Tam się oczywiście zdarzają co jakiś czas błędy i tu na przykład w przypadku tych białek z węzłami jakiś czas temu ludzie sądzili, że białka nie mogą posiadać węzłów i algorytmy wszystkie im mówiły, że nawet jeżeli coś posiada węzeł, to trzeba go tak poprzeginać, żeby jednak nie posiadał węzła, ale to całe szczęście zostało zlikwidowane. W przypadku białek na przykład membranowych wiemy, że dopiero 30% białek membranowych z sekwencjonowania genomu jest poznane. Białek globularnych jest to znacznie więcej, ale w przypadku tych białek na przykład membranowych, które są powszechnie stosowane do projektowania leków, jest to dopiero 30%, więc zostało nam jeszcze co najmniej 70% struktur do poznania. To dużo pracy. Chociaż chyba sztuczna inteligencja nam trochę, nawet bardzo pomoże. Muszę przyznać, że pytania, jakie Państwo umieszczają tutaj na czacie YouTube'a, są bardzo profesjonalne. Jest również pytanie o pracę, za chwilę do niego wrócę. Pani Magdalena pyta, czy modelowanie białek bierze pod uwagę również modyfikacje translacyjne? Wydaje, nie, to znaczy zależy na jakim poziomie. Na poziomie, wydaje mi się, że na poziomie przewidywania struktur w KASPie niekoniecznie. Wydaje mi się, że jest to zbyt mało czasu, żeby to uwzględnić, chociaż wydaje mi się, że w przypadku na przykład tych pierwszych zawodów, kiedy bardziej się też to opierało na ludzkiej intuicji i tutaj warto wspomnieć właśnie profesora Ginalskiego, który był w stanie popatrzeć na białko, przeszperać swój mózg z punktu widzenia biologicznego i mógł takie elementy uwzględniać. Wydaje mi się, że obecnie jest to bardziej mechaniczne, jednak to jest bardzo dobre pytanie. Nie wiem, na ile te struktury, które są udostępniane jako tak zwane targety, czyli cele, które chcielibyśmy osiągnąć, na ile w nich te modyfikacje są brane pod uwagę. Tu niestety muszę przyznać, że nie zgłębiłam pod tym względem tematu. A chciałabym jeszcze zapytać o kuchnię, bo cieszymy się wszyscy z tych osiągnięć sztucznej inteligencji, bo jak rozumiem, pomoże nam to jako ludzkości całej nauce, ale dlaczego tak trudne jest uzyskanie tej struktury doświadczalnie w laboratoriach? Czy to jest żmudne, czy to jest czasochłonne, czy to jest obarczone jakimiś błędami, a może to jest drogie? Dlaczego musimy się uciekać do pomocy komputerów? Najkrótsza odpowiedź jest na wszystko tak.
To znaczy, bardzo rzadko są białka, które zdarzają się takie białka, które łatwo krystalizują, ale w większości przypadków jest to pewna żmudna praca grup doświadczalnych. Oczywiście są grupy, które mają już, że tak powiem, intuicję i robią to bardziej maszynowo. Są prace, które są szybko sekwencjonują, a następnie na podstawie znanej struktury są w stanie opracować warunki doświadczalne, czyli warunki doświadczalne, tu mam na myśli odpowiednie pH, odpowiednie uwzględnienie jonów, odpowiednią, że tak powiem, maszynkę, która odpowiedni skład, które, dzięki któremu to ciasto, że tak powiem, wyrośnie. Tak? Jak pieczemy ciasto, to wiadomo, że odpowiednie proporcje zapewniają nam też, że to ciasto dobrze urośnie i nam nie opadnie. Zmiana proporcji może powodować, że będzie zakalec, co oczywiście da się zjeść, ale w przypadku biologii niekoniecznie. Takie zakalce w biologii mają bardzo złe konsekwencje. Łatwo się otrzymuje struktury, które są białek tak zwanych homologicznych. Białka homologiczne są to białka, które są podobne. Tak samo jak powiedzmy, że wiemy coś o swoich rodzicach i na podstawie rodziców możemy powiedzieć coś o dzieciach, także tutaj też można powiedzieć, że jeżeli mam białko, które jest podobne to oznacza, że ma 40% aminokwasów jest podobnych. To są białka, które mówimy tak bardziej fachowo, jeżeli podobieństwo sekwencyjne jest na poziomie 40%, to obecnie jesteśmy w stanie taką strukturę białka przewidzieć, to znaczy możemy je odpowiednio podpisać jedno po drugim, wyznaczyć potencjały, tak zwane potencjały statystyczne, czyli zebrać odpowiednią statystykę na podstawie tych 170 struktur znanych i przewidzieć przestrzenną taką strukturę i także nie przewidzieć, tylko wyznaczyć ją eksperymentalnie. Każda z tych technik, które wcześniej omawiałam, eksperymentalnych, ma swoje plusy i minusy. W przypadku technik krystalograficznych jest to usiedlenie białka w krysztale. Takie usiedlenie białka w krysztale, no nie zawsze każde białko chce się usiedlić. Czasami się okazuje, że ma właśnie ruchome elementy, które nie lubią być skrystalizowane. Struktury NMR-owe głównych im ograniczeniem jest, że białko powyżej 150 aminokwasów jest nadal zbyt skomplikowane i ten sygnał, który się mierzy, no jest zbyt zaszumiony i tutaj ograniczeniem jest 150 aminokwasów. W przypadku metod mikroskopii elektronowej z kolei one są metodami przyszłościowymi, ale ich dokładność nie sięga jeszcze dwóch angstremów. Tak? Tutaj trzeba jeszcze, nie chcę szacować ilu lat, ale kilku lat, żeby to zejść do tej dokładności dla większości struktur, żeby otrzymać tą dokładność, która mogłaby być wystarczająca, żeby właśnie znaleźć klucz do zamka. Mamy tutaj bardzo miłe słowa od pani Grażyny. Podziwiałam, jak pani profesor mówiła o trudnych i bardzo specjalistycznych problemach w sposób taki, że ja, laik, coś zrozumiał, wiem, że wiem więcej. Dziękuję. Także przekazuję te słowa od pani Grażyny. Pozdrawiamy serdecznie panią. Pan Marian z kolei pyta, czy wiadomo, jaki typ sztucznej inteligencji użyto? Czy to był reinforcement learning, czy deep learning? Ja jeszcze dodam od siebie pytanie. Dlaczego częściowo sztuczna inteligencja poległa? Bo nie wszystkie przecież struktury przewidziała. Czy wiemy, dlaczego tak się wydarzyło? To odpowiadając na pierwszą część pytania. Wydaje mi się, że na podstawie, nie wiemy, co zostało użyte w KASP-ie 14, ale na podstawie publikacji, która by ukazała się nie tak dawno w Nature, która opisywała KASP 13, to były dwie metody zarazem, i deep learning i reinforce, i to do dwóch różnych podejść. To wydaje mi się, że w zależności od tego, jaki zespół był stosowany, to znaczy do której grupy białek oni chcieli przywidzieć, czy do tych, które mają białka, które są o podobnej strukturze, w tym momencie wydaje mi się, że stosowali deep learning.
Więc do szczegółów ta praca jest, to jest bardzo jedna ważna rzecz, że ta praca jest dostępna i można ją ściągnąć. To bardzo rzadko się dzieje w przypadku prac na przykład w Nature, ale ta praca w Nature jest dostępna i tak samo można ściągnąć i ich algorytm, który także jest dostępny. Co jest ciekawe, że przez 2 lata dużo grup na świecie próbowało zastosować to samo podejście, ale widać, że nadal jedna grupa pokonała zdecydowanie wszystkie pozostałe. To znaczy w tym roku zostało użyte coś, co pozwoliło im dojść do tej rozdzielczości doświadczalnej, mimo tego, że najlepsze grupy na świecie znały ten algorytm, zostało zastosowane inne podejście, które no przyniosło taki efekt, jaki przyniosło. A dlaczego nie wszystkie? Ja bym powiedziała, że nawet gdyby to było tylko 2 czy 3 struktury, to i tak to jest wow. To znaczy jest to też skończony czas na zrobienie czegoś i ta grupa ludzi też nie jest dużą grupą, tak? Więc może jest tak, że oni się skupili tylko na pewnej grupie białek. Z drugiej strony może być też tak, że te białka, których się nie udało przewidzieć, mogą mieć coś jednak unikalnego, co powoduje, że ten uczenie maszynowe tutaj nie zastosuje, no brzydko mówiąc, nie wypaliło. I jednym z takich elementów, które z kolei moja grupa stara się rozszyfrować, na pewno wiemy, że to są częściowo białka z węzłami. To znaczy tutaj algorytm tak jakby pominął ten element, mimo tego, że to jest coś, co powiem, może jest techniczne, ale warto sobie zdać sprawę, że te algorytmy nie uwzględniają w ogóle, że ten łańcuch jest ciągły. Także może ja tutaj posłużę się kawałkiem kabelka, który mam od słuchawek. Jeżeli założymy, że to jest białko, to naturalnie to białko nie może być, że tak powiem, rozcinane. Tak? Jeżeli ja bym rozcięła ten kabelek, no to Państwo pewno przestaliby mnie słyszeć. I tak jest rzeczywiście w biologii. Tak? Nie możemy tego białka przeciąć na pół, bo łatwiej nam będzie przełożyć pętelkę przez pętelkę. I zapewne Państwo sobie wyobrażają, że jeżeli bym chciała zawiązać węzeł, to nie odrywając tych dwóch końców, ja mogę tylko stworzyć tak zwany slipknot, tak? Coś, co mamy na butach, tak? Ale ja prawdziwego węzła, mimo tego, że to jest łuda, że to jest węzełek, nie stworzę. Co oznacza, że jeżeli bym to, co te algorytmy robią, to one w jakiś sposób dzielą ten nasze białko na krótsze kawałki. I te krótsze kawałki słowem fachowym przewlekają przez siebie. To znaczy dopasowywują krótsze kawałki do siebie, a później je składają w całość na podstawie tej mapy kontaktów, tak? Czyli jeżeli wiedzą, że ten kawałek ma oddziaływać, być blisko tego, to je składają razem, tak? Ale lokalnie, co oni robią, żeby ta konformacja miała odpowiednią formę, tego nie wiemy. Więc jednym, na przykład moim zdaniem, jednym z wytłumaczeń, dlaczego w pewnych białkach nie wyszło, ale oczywiście to nie dotyczy wszystkich białek, tam jest tylko kilka takich unikalnych, jest to, że składali poszczególne elementy z siebie. A żeby je złożyć, to je rozcinali na krótsze obiekty, co rzeczywiście w biologii nie istnieje. I stąd na przykład ta moja propozycja, że przez jakiś czas jeszcze machine learning będzie miał kłopot z tak zwanym świętym graalem w biofizyce, czyli ze zwijaniem białek. Gdyż nie do końca da się podzielić białko na małe odcinki i w ten sposób modelować jego zwijanie. Tak? To nadal nie jest to, co się dzieje w komórce. Wracam do pytania związanego z pracą. Nie wiem, czy będziesz znała odpowiedź, ale jest pytanie, to pytam w imieniu naszego chyba słuchacza. Czy dla osób z umiejętnością dokowania molekularnego, czy dynamiki molekularnej jest szansa zatrudnienia w firmach farmaceutycznych, czy wyłącznie w instytutach badawczych, mówiąc o poszukiwaniu leków? Jak rozumiem, to chyba jest trochę pytanie o to, jak blisko praktyki w tej dziedzinie już jesteśmy. Ja myślę, że dla osoby dobrej i otwartej zawsze się praca znajdzie. Ja mogę powiedzieć, że jeżeli ja poszukuję osób do zespołu, to raczej dla mnie jest ważna otwartość i umiejętność patrzenia na rozwiązywanie problemu, niż
na zespół narzędzi. To znaczy, wydaje mi się, że jeżeli się człowiek jest dobry i ma, widzi coś, co można by było zrobić, to myślę, że będzie w stanie przekonać każdego w firmie, że warto mu dać pracę. Tu myślę, że to chyba indywidualna cecha, a wachlarz metod, których się zna, na pewno zawsze wszędzie się przyda. Chciałam zapytać na koniec, czy to faktycznie jest rewolucja? Czy to jest tak, że z tych osiągnięć Google'a będzie mogła korzystać cała nauka? Bo mówiłaś o tym, że algorytm jest dostępny, ale czy to znaczy, że każdy może sobie teraz tak zainstalować program na laptopie i liczyć to wszystko? Czy każdy może z naukowców oczywiście korzystać z tego osiągnięcia do swoich badań? Czy to jest ograniczone? Oraz, no właśnie, czy twoim zdaniem w ciągu najbliższej, nie wiem, dekady faktycznie będziemy mieli do czynienia z totalną rewolucją, jeśli chodzi o naszą wiedzę na temat białek? To tak. Wyniki, znaczy algorytm dla modelu użytego do przewidywania w CASP-13 jest znany. Ale tu bym przypomniała, że wyniki te nadal nie były zgodne z tymi wynikami doświadczalnymi. Model dla CASP-14 nadal jest tajny, tak? Czyli ten model, który właśnie dokonał tej rewolucji, to znaczy CASP-13 poprawił znacznie jakość przewidywania struktury, ale nadal był daleki od zbliżenia się do celu. W tej chwili ten cel został osiągnięty i to jest ten model, który został użyty w tym ostatnich zawodach, czyli CASP-14, i ten model jest nadal tajny. Tu bardzo dużo osób sobie na świecie zadaje pytanie, czy ten model zostanie ujawniony, ponieważ to w jakiś sposób jest tak, że myślę, że każdy sobie z tego zdaje sprawę, otwiera ogromne możliwości, zwłaszcza możliwości, nawiązując do poprzedniego pytania, dla teoretyków w zatrudnionych w firmach farmaceutycznych. Tak? Jeżeli one by taki model posiadały, myślę, że znacznie mogłyby same, że tak powiem, znaczy nie same, za pomocą tego modelu tworzyć struktury przestrzenne białek, a następnie stosować metody bioinformatyczne do projektowania leków, tak? Bo są powszechnie dostępne odpłatnie albo nieodpłatnie bazy małych cząsteczek zatwierdzonych na przykład przez amerykańską agencję do spraw leków. Są to pewne cząsteczki, które wiemy już, że są zatwierdzone i stosuje się je w medycynie, i niektóre są nowe, i mając te bazy można by było, i ten program można by było, myślę, że zrewolucjonować tutaj rynek i przyspieszyć znacznie projektowanie leków. Czy tak się stanie? Nie wiem. Wydaje mi się, że jakość, która została tutaj osiągnięta, nie chcę źle prognozować, ale może się okazać, że ten algorytm nie będzie tak powszechnie dostępny. Może będzie dostępny za jakąś odpłatą, może będzie, nie wiem, życzę sobie tego, żeby on był dostępny, bo byłabym pierwszą osobą, która chciałaby z niego skorzystać. Ale DeepMind jednak jest tutaj firmą prywatną i nie wiem, czy tym bardziej, że podczas konferencji, bo na konferencji, której były sprawozdane te wyniki, zostało coś powiedziane o algorytmie, zostało zapowiedziane, że może będzie algorytm ujawniony, ale nie zostały powiedziane absolutnie żadne szczegóły, które umożliwiłyby zrozumieć, w jaki sposób nastąpiło takie przełamanie bariery stworzenia struktury przestrzennej. No może by się jednak dali namówić w imię dobra ludzkości, nowe leki właśnie, pokonanie chorób, to tak dobrze by zrobiło im PR-owo. Ja myślę, że trzeba sobie tego życzyć, tak? No, w jakiś sposób jest to też zespół naukowców, który myślę, że ja sobie i Państwu tego życzę, żeby ten algorytm został ujawniony, bo mógłby być zastosowany też w wielu innych przypadkach, tak? Mogłoby to przyspieszyć także i zwijanie białek, jak i właśnie dokowanie. Myślę, że tu jest
pole widzenia z punktu widzenia biologii jest ogromne. Nadal też wiemy, w jaki sposób są na przykład chromozomy ułożone, jak one się fałdują, ale także tutaj wykorzystuje się też tak zwane te mapy odległości i widzę tu ogromne pole do zastosowania, do sekwencjonowania też. Więc... Trzymamy kciuki, żeby ta technologia była dostępna właśnie dla dobra całej ludzkości. Profesor Joanna Sułkowska odpowiadała na Państwa pytania i przedstawiła znakomity wykład. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. To była Lutowa Kawiarnia Naukowa Festiwalu Nauki. Zapraszam Państwa od razu na kolejne wydanie naszych spotkań marcowe. W przyszłym miesiącu profesor Stanisław Obirek wystąpi. Kiedy? Oczywiście, jak zawsze tradycyjnie, trzeci poniedziałek miesiąca, będzie to 15 marca i tradycyjnie godzina 18, cały czas w formie online. Szczegóły znajdą Państwo na Facebooku Festiwalu Nauki, Kawiarni Naukowej Festiwalu Nauki, a także na festiwalnaukiedu.pl. Jaki temat przewidział profesor Obirek dla Państwa za miesiąc, bardzo interesujący i emocjonujący jednocześnie. Dlaczego społeczeństwa są spolaryzowane, czyli dlaczego uznajemy różne wartości za ważne? Dlaczego społeczeństwa są spolaryzowane? No myślę, że się będzie działo również na czacie naszym tutaj na YouTubie. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego wieczoru. Karolina Głowacka, do usłyszenia.